Dla miłośników historii sztuki chyba nie ma lepszego miejsca w Polsce niż Kraków. Miasto wielu zabytków i historii pisanej przez mistrzów, których dzieła wypełniają po brzegi muzealne sale. Zapraszam na spacer ulicami dawnej stolicy. Przed nami podróż po stylach i epokach, a zaczynamy od romańskiego kościoła Świętego Andrzeja. Dwuwieżowa fasada wygląda na mocno nadszarpniętą zębem czasu. Nic w tym dziwnego, ma już prawie 1000 lat, bo kościół został zbudowany pod koniec XI wieku. Małe okna, w tym biforia i triforia, grube mury to cechy charakterystyczne. Portal, czyli wejście, znajdziemy na dłuższym boku kościoła, zaś po wejściu przenosimy się w czasie o dobre kilkaset lat. Wnętrze utrzymane jest w stylu barokowym. Poznajemy to po obfitej dekoracji. Malowidła ścienne, stiukowe zdobienia, złocone elementy. Tak właśnie barok współistnieje ze stylem romańskim. Jednym z symboli miasta jest gotycki kościół mariacki. Podobnie jak kościół Świętego Andrzeja, to także jest bazylika, ale tutaj dużo wyraźniej widzimy, że nawa główna jest wyższa niż nawy boczne. Wertykalizm podkreślają wysokie okna zwieńczone dekoracyjnymi mazwerkami. Dominująca wieża w fasadzie to tak zwana hejnalnica, przykryta gotyckim hełmem ze spiczastą iglicą. Bryła jest wysoka i smukła. Blendy, czyli jasne płytkie wnęki okalające okna wież, nadają jej dekoracyjnego charakteru. Wnętrze było pod koniec XIX wieku restaurowane przez Matejkę i uczniów. A z gotyckich pozostałości mamy tu sklepienia krzyżowo-żebrowe i gwiaździste, ale przede wszystkim ołtarz Vita Sfosza. Ceglany budynek z ostrymi szczytami i wykuszem w fasadzie. Najstarszy budynek dawnej Akademii Krakowskiej, a dziś muzeum. Dziedziniec wewnętrzny otaczają krużganki ze sklepieniem kryształowym. To perła świeckiego gotyku, której w XX wieku przywrócono dawny blask. Przez chwilę bowiem na jakieś 100 lat Collegium Maius włożyło neogotycką szatę. Wyglądało wówczas podobnie jak Collegium Novum, wzniesione w XIX-wiecznym stylu neogotyckim. W średniowieczny nastrój wprowadzą nas też bez wątpienia zachowane pozostałości murów miejskich i baszt, a także gotycki barbakan. Tymczasem nadchodzi renesans i przyglądamy się właśnie krakowskim sukiennicom, które mimo wielu przebudów w swojej historii zachowały typowo renesansowy element, jasną attykę na szczycie elewacji. Warto tu się też zatrzymać i zwiedzić najstarszy oddział Muzeum Narodowego ze sztuką XIX wieku. My jednak ruszamy teraz dalej, prosto na Wzgórze Wawelskie. Historia zamku na Wawelu jest przebogata, aczkolwiek dla nas najważniejsze jest teraz, by zamek odkrył swoje renesansowe oblicze. Po pożarze w 1499 roku odbudową zajęli się Włosi Franciszek Florenczyk i Bartolomeo Berecci oraz Benedykt z Sandomierza. Jest to trójskrzydłowe założenie zamknięte ścianą parawanową. Dziś mieszają się tu style renesansu, baroku, klasycyzmu, jednak na dziedzińcu wewnętrznym można zdecydowanie odczuć tę lekkość i harmonię włoskiego odrodzenia. Dekoracyjne krużganki arkadowe znajdują się na parterze i pierwszym piętrze.
Na piętrze drugim mamy tylko smukłe, wysokie kolumny z pierścieniem pośrodku. I daje to wrażenie lekkości i przestrzeni. To właśnie drugie piętro pełniło na dworze królewskim funkcję reprezentacyjną. Zawieśmy jeszcze oko na kaplicy Zygmuntowskiej, jednej z dwóch bliźniaczych brył dostawionych do średniowiecznej katedry. Rzuca się w oczy geometria. Sześcian jako trzon łączy się z ośmiobocznym bębnem kopuły. Sama kopuła lśni złotem, a zwieńczona jest małą latarnią. Nasz wątek renesansowy warto zamknąć przywołaniem Muzeum Książąt Czartoryskich, w którego zbiorach znajduje się jedyne dzieło Leonarda da Vinci w Polsce, czyli Dama z Gronostajem. A w tym malowniczym zakątku mamy też kopię Merkurego, duńskiego rzeźbiarza Thorvaldsena, wybitnego twórcy pomników na ziemiach polskich. Barok zobaczymy w dwóch odsłonach, a pierwszą z nich jest kościół świętych Piotra i Pawła, pierwszy obiekt w tym stylu w Krakowie. Jest to kościół w typie jezuickiego kościoła Il Gesù w Rzymie, zaprojektowany przez Giovanniego Trevano. Dwukondygnacyjna fasada z wyrazistym gzymsem i niszami z posągami świętych jezuickich prowadzi do jasnego, eleganckiego wnętrza. Brak zbędnych dekoracji zwraca uwagę na podziały architektoniczne, na pilastry, gzymsy i łuki. Wyważony ornament znajdujemy pod postacią stiuku, głównie na sklepieniu, zwłaszcza w apsydzie. Gdy opuścimy wzrok, dostrzeżemy też inną przestrzeń dostępną do zwiedzania. Krypty z sarkofagami wybitnych Polaków. Druga odsłona baroku to kościół świętej Anny, położony po sąsiedzku z Collegium Maius, kościół akademicki. Po swojej trzeciej odbudowie barokowy projekt Tillmana z Gameren miał przyćmić świątynię jezuitów. I rzeczywiście, choć wnętrze w swojej strukturze nie odbiega od włoskich wzorców, to bogata dekoracja freskowa i sztukatorska świadczy, że jest to już barok dojrzały. Dużą rolę odgrywa tutaj światło. Podobnie jak w poprzedniej świątyni, mamy tu sklepienie kolebkowe z lunetami, a na skrzyżowaniu nawy głównej z transeptem znajduje się kopuła wypełniona freskiem. Takiego bogactwa nie do końca spodziewamy się z zewnątrz, widząc bryłę kościoła. Wędrujemy plantami przed siebie i zmierzamy już do wieku XIX. Zauważcie, że przeskakujemy klasycyzm. Obejrzymy go kiedyś w Warszawie. Natomiast spośród pereł XIX wieku zatrzymamy się przed teatrem imienia Juliusza Słowackiego. Budynek zdobi bogata szata w eklektycznym stylu. Oznacza to, że odnajdziemy tu elementy neorenesansowe typu attyka, neobarokowe dekoracje czy rzeźby nawiązujące do dzieł literackich. W tym samym czasie powstaje Pałac Sztuki, czyli gmach Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Franciszek Mączyński projektuje budynek, inspirując się secesją wiedeńską. Fasadę zdobią popiersia mistrzów.
Złocony fryz jest dziełem Jacka Malczewskiego. A nad wejściem czuwa postać Apollina. We wnętrzu znajduje się obecnie przestrzeń wystawiennicza. Dwa kroki od Pałacu Sztuki znajduje się też Narodowy Stary Teatr, który po przebudowie na początku XX wieku również uzyskał dekorację secesyjną. Kościół Franciszkanów to jeszcze inny przykład młodopolskiej fantazji. Symfonii barw, symfonii organicznych kształtów, wiedzionych płynną linią i wypełnionych żywym kolorem. Możemy tu podziwiać polichromię i witraże Stanisława Wyspiańskiego. Jako uczeń pracował on z Janem Matejką nad renowacją wnętrza Kościoła Mariackiego. Wnętrzu Kościoła Franciszkanów nadał on już jednak ducha nowej epoki, ducha młodej Polski. XX wiek będzie powoli odżegnywać się od historii. Zdarzać się będą wciąż jednak dzieła w nurcie klasycyzmu, jak gmach Narodowego Banku Polskiego, wzniesiony w latach 20. Nawet w budynkach, które zaliczamy już do modernizmu, pojawiać się mogą pozostałości klasyczne. Gmach Seminarium Śląskiego o surowej bryle urozmaicony został 4 płaskorzeźbami u szczytu skrzydeł. Przedstawiają one 4 ewangelistów. Marka poznamy po towarzyszącym mu lwie, Jana po orle. Reliefy wykonał Ksawery Dunikowski, najwybitniejszy rzeźbiarz międzywojnia. Przed nami gmach główny Muzeum Narodowego. Tutaj, podobnie jak w sukiennicach, zdecydowanie warto się zatrzymać i spędzić kilka godzin w galerii sztuki XX i XXI wieku. Tymczasem jednak pozostając na zewnątrz przed tą surową bryłą, dostrzegamy geometrię pustych płaszczyzn. Oryginalny projekt zawierać miał płaskorzeźby na fasadzie, jak gmach seminarium, natomiast do ich realizacji nigdy nie doszło. Budowę rozpoczęto w 1933 roku, ale ostateczny kształt budynek osiągnął dopiero w 1990. Rówieśnikiem muzeum jest gmach Biblioteki Jagiellońskiej. Projekt powstał przy wykorzystaniu najnowszych wówczas osiągnięć konstrukcyjnych na skalę kraju i Europy, za którymi stał Stefan Bryła. Rygor geometrycznych podziałów, zwłaszcza pionów, nie kojarzy się już zbyt z historycznymi odniesieniami. Nowoczesna architektura operuje prostymi formami, nie potrzebuje zbędnych dekoracji. Chce być przede wszystkim użyteczna i uporządkowana. Chce być czytelna. Naszą podróż w czasie zakończymy jednak w miejscu, gdzie historia wpisuje się w najnowsze ramy. Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Krikoteka zajmuje się popularyzacją sztuki tego wybitnego malarza, reżysera i scenografa. Nowa siedziba przy ulicy Nadwiślańskiej to przykład współczesnej architektury, w której przeszłość została zaadoptowana, a teraźniejszość i przyszłość zawieszona wyżej, jak gdyby wyrastała z tego, co było. Zakończmy więc ten spacer krótkim morałem. W każdym dzisiaj odbija się to, co było wczoraj.